I witajcie moi drodzy. Kontynuujemy przygody z Far Cry'em 4. Tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku, tym razem się zajmiemy głównie czyszczeniem. Znaczy głównie. No. Wyczyścimy trzy posterunki i ogarniemy dwie wieżyczki w starym obszarze jeszcze świata. Bo ostatnio odblokowaliśmy drogę do drugiej części jakby mapy gry, mapy świata, więc wpierw zajmiemy się właśnie tutaj, tak jak wspomniałem, oczyszczeniem starego obszaru z posterunków i wieży i wież. Potem jakieś zadanko główne prawdopodobnie ruszymy, a potem zobaczymy, jak będzie z czasem. O, tu jeszcze jest typ. Jesus. Nie ma rada podwójnego? Nie. Ale tak też może być. Tu jest chyba tylko jeden alarm. A nie, jeszcze jeden alarm gdzieś tu jest ponoć. Aha, faktycznie po mojej lewej. Ty jesteś ostatni, mam nadzieję, prawda? No to całkiem zgrabnie nawet poszło. Jak... Ej, ale bez wykrycia było. To nie ma tu bonusów za to, że mnie nie wykryli? O, ty... Właśnie, że zapomniałem, że każdy posterunek ma jeszcze dodatkowe misje. O, to jeszcze tydzień mody zrobimy. W takim bądź razie. Dobra. Okej, okay, broń boczna. Nie, kurz jednak nie chcę. A zmodyfikować w taki sposób, żeby... Był tu mig. Można? Czy nie można? Nie można. Ale dobra, niech będzie ta broń. I jeszcze weźmiemy wyjątkowe... A nie. Gdzie jest łuk? A tu jest. A tylko broń boczna. O, przepraszam bardzo. To inaczej. To tutaj. Tak, tak, tak. Dobra. Najpiękniej. Tak może być. Dobra. Wychodzimy. Bierzemy najpierw tydzień mody. I co mamy tu do... Miodożera. Ej, co jest? Tak, chcę, no. Kurde. Ja myślałem, że to jakieś glitcha, to po prostu... Ciekawe, czym tego miodożera mamy załatwić. Miodożer to te małe główienka takie. Takie biało-czarne, co wyglądają jak rosmaki. Okej, okay, jesteśmy już przy celu. O kurde. To wina tylko miodożera? Okej. Okay. To jest taki giver, to czuję, że to będzie przednia zabawa. Gulo. Gulo! Gulo, 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 gulo. Gdzie jesteś, gulo? Ej, nie mówcie mi, że ten miodożer załatwił tych wszystkich typów, nie? I ludzi, i kurde, dzikie zwierzęta. Tu jest! Kurde!
To miała być przednio zapo... Aha, jest, dobra. Uff. Jednak się powiem, że... Że bardziej wytrzymały jednak będzie, ale jednak nie, na szczęście nie. Dobra, teraz poproszę o moją giverę. To było gdzieś paliło, o właśnie tutaj. O nie. O nie. Nie ma mojej givery. No to jak nie ma, no to tym bardziej się teleportuję i wezmę sobie ze sklepiku. Chociaż jeszcze może coś kupuję, co już mało kasy, znaczy dużo właśnie kasy mam. Problem jest taki, że nie ma co kupić. Nie, no w sumie jest co kupić. To ma tumik. Tak, to ma tumik. Dobra, to weźmy. Podmieńmy tutaj. Okej. Okay. Shotgun z tumikiem. Jeszcze nazwa byk. Kurde, świetna nazwa. Dobra, trochę zmniejszyliśmy amunicji. Nasz kasiorki. I jeszcze chciałem tą giverę swoją. No tą. Dobra. Okej. Okay. Mamy wszystko. To idziemy na kolejne polowanie, gdzie niestety znów będę musiał chyba zmienić broń. Na rzecz misji. Kurde, jak na złość nie ma pojazdów żadnych. No cóż, trzeba skopyta jednak dotrzeć do celu. Spoczko. Misiek! Ostatnio jak był w kamieniu to... O. Dobra. Podwójną skórę będę miał. Jeszcze chyba 3 skóry są mi potrzebne do jakiegoś tam ulepszenia. A właśnie. A umiejętność, a wytwarzanie? Nie to. Nie. Kurde, nie. Czy ten miodożer to jest do jakiegoś ulepszenia, co jeszcze nie mam odblokowanego poprzez... Przez to, że nie wytworzyłem jakiejś rzeczy jeszcze wcześniejszej. Pewnie, której gdzie trzeba mieć tą śnieżną panterę. Niestety. O kurde. Najgorsze to jest chyba... Wpierw... Znalezienie tego przywódcy, reszta to już w miarę idzie. Ktoś to widział chyba. No, znalazłem przywódcę. Super. Prezerwatywy, świetnie koleś miał. No po prostu super. Git. Hello. No i przeszukałem go już. Jakby nie patrzeć. Dobra. Daj to ciało. W sumie wszystkich zabiliśmy, no ale... Ale dobra, ukryjmy to ciało, żeby nikt nie znalazł. Spoko, resztę mogą znaleźć, przywódcy nie muszą. Spoko. Logika. Dobra, to może się już kierować w drogę wieży.
Okej. Okay. To jest ta wieża, tak? Tak, to jest ta wieża. Jakieś takie, kurczę, wojenne kawałki, no. Znaczy, wiem, tutaj niby trwa ta wojna domowa, ale no nie szalejmy, nie dajmy się zwariować. Mnie wszystko jeszcze nazwała, nie? Świetnie. Kul, pieniądz ludu. Esu! Świetnie. Oj, nie tak. Ty, no to jak? A! Tędy. Okej. Jeszcze taki plakat jest, trzeba o nim pamiętać. Ewidentnie mnie głowa zaczyna boleć przez ten głos tej babki. No. Nie ma tu plakatu? Nie. Ale jest radio. Miśki tam były. I to dwa. Czyli cztery skóry. Tak, wiem, logika niesamowita, nie? Dwa miśki, cztery skóry. Ciekawe. Hej, siema. A tu jest. Dobra. Okej, okay, kolejna misja eskorty. AJ, what do you need me to do? Ajay, we have an entire clinic's worth of contraceptives and disease tests to smuggle into Lua's brothel. Can you protect the truck? Wouldn't guns be better protection? Yes, but we'd never get them past the army. Sending you the location. You showed up. But are you sober? Doesn't matter, you're not driving. Climb on top of the truck and we'll get going. I left a grenade launcher by the truck. The best defense is a good offense, right? It's not a grenade. Niech już będzie. Every situation is complicated. The Golden Park guns go in and shut down the brothel. Many of the prostitutes are kidnapped. Yes, they're beaten, raped, starved. The bridge is blocked. Świetny skrót. Mogę wyjść? No.
Myślałem, że pojedzie beze mnie. Kurde. Już wracam, już. Oż ty w życiu. No co jest? No, dobra. Szkoda, że ograniczone są naboje do tej. Super. Oh fuck. It's surrounded! Haramsada, start, you piece of shit! Don't go too far, there's still army patrols on the road! Great job! Dobrze, że tę ciężarówkę można naprawiać. Nie panikuj, to jest snajper z tobą, spokojnie. Jacy twardziele. Ruszaj. Fajnym akcentem mówią po tym angielsku. Jakby tak zupełnie go nie umieli. Czyli prawie jak ja. Dobra, nie dało się. A to czas na kolejny posterunek. Dobrze bez kurczy łuku. Ale cóż, dobra, jedźmy. Mech. Wyobrażacie sobie taką gierkę, gdzie jak coś niszczymy, tak jak te samochody były przed chwilą tutaj, to one już zostają na zawsze? Kurde, jakby kończąc taką grę, to normalnie nie byłoby wolnego centymetra bez jakichś, kurczę, rozwalonych samochodów czy ciał, nie? To byłaby istna masakracja na mapie wtedy, pod koniec gry. Dobra, tu można już parknąć i idziemy do boju. Przeładujmy. Bo ta giwera na pewno się przyda. Wszystko z tunikiem się tu na pewno przyda. Wow, aż jeden ziom. Fajnie jakby był tylko ten jeden na cały obóz. Co mi wziął? Ziom, a czemu ty? Mało brakowało. A, ja myślałem, że on jest zamknięty w klatce i coś tam naprawia, tak? Ale jednak nie. Dobra, jeszcze... Został jeszcze jeden alarm. Nie gości to ci łowcy, nie? Bo on, z nich znaczniki znikają, jak się ich nawet oznaczy. Gdzie jest ten alarm? Nienawidzę tych momentów, jak nie wiem, gdzie są przeciwnicy.
Ja ich słyszę, nie? W każdej chwili mogą mnie wykryć, jeszcze szczekające psy tu słyszę. Plus jest taki, będzie bonus za zrobienie tego posterunku bez alarmów. Kurde, słyszałem jakieś kroki przed chwilą. Ej, no, o, tu jest ciężki. Dobra. No i tak w tamtą stronę szedł. Na pewno nie jesteś ostatni. Niestety. Ale ten ostatni musi być chyba tu w tym budynku, bo tutaj gdzieś słyszałem te kroki właśnie. Kurde, no. Nie wiem, zaczął rzucać tymi kamykami, żeby... A tu jest! Dobra. No, ten był dobry. O, tu się udało bez wykrycia. Coś ciekawe, kto mnie tam wykrył niby. Okej, okay, standardowo. Misyjka, ale jeszcze wcześniej zmienię sobie na łuk. Mhm. Uzbrojenie. Ten. Dobra. Co tam, ziomek? Nie da się. Da się. Dobra. Aha, to jest to wyzwalanie zakładników. Dobra, że tam przynajmniej dwóch musi przeżyć. Okej, okay. Dawno tego nie było w sumie. Dobrze, tylko jednego zakładnika widzę. I żadnego planu, jak się ich pozbyć. Jest strażników, nie zakładników. A dobra, drugi zakładnik jest tu. Ciekawe. Mało brakowało. Kurde, nie. I gdzie jest typ? Jeszcze jeden. A tu. Kurde, jednego zabił. Bo to na górze jeszcze był ziomek. No, kij z tym. Okej, okay. Kolejny posterunek. Bo w tym poprzednim już żadnego zadania nie ma. No nie. Ja to dzisiaj tak.
Czyli chyba tylko te oczyszczające misje zrobimy. Znaczy, posterunki wieży i te misje pobocze, jakie tu są. Pokitrane. Jednak kurczę czasowane są te dodatkowe aktywności. Kto to pomyślał, nie? No. Myślałem, że taki ciomek Lexo miał, jak tu jechał, nie? Dobra. Dość szybko zwalnia ten samochód. Tak jakby przy wysiadaniu ziomek zaciągał ręczny, nie? Tak trochę to wygląda. Chyba to jakiś snajper jest, bo już mnie jakiś wyczajał. O, tam są dwaj. Dobra. Sajony. Kurde, mam nadzieję, że ten szukający pies to jest pies w klatce. Dwa alarmy na minimapie widzę. Jeden jest niedaleko mnie. Osiad. Chyba. Tak? Tak, dokładnie. Kurde, ten pies chyba jest nas na wolności. No i dzięki, ziom. Cholerny pies, nie? Myślę, że kogoś to obchodzi. Ale przynajmniej się udało alarmy rozwalić, nie? Chociaż tyle, no ale... Na tyle fajnie ogarniętych posterunków musiał być ten jeden kijowy. Bo to chyba był ten trzeci, tak? Już... Tak, to już trzeci posterunek na dziś. I jeszcze jedna wieża została. Okej. No przynajmniej bez alarmu, nie? Dobra. Zgadza się. Jeszcze tylko wieża została z tych umówionych przed na początku odcinka zadań. Mr. Chiffon, I have your latest design. Where do I find this rare tiger? The den's not far from your location. Kurde, tygrys. But I want you to be extremely careful. This might be the only creature. 8 punktów mam. Aha, bo te premie do karmy to 10 takich jest, o kurde. No dobra, niech będzie, trudno. Co mi tam, tak nie mam nic innego do roboty, do ulepszania. Jeszcze. Oh, I've dealt with tigers before. I know you have. But without you, I have no model. And without a model, Kiran Fashion Week will be a non-event and not the glorious return that House of Chiffon so richly deserves. Mm-hmm. I've been told that my clothes are to die for. O kurde, zwykły kołaszek na tygrysa. Fuck, czemu to nie mogła być bazooka jak... O, shit. Dobra, który to jest ten... Raczej żaden z nich. Przy
Przynajmniej nie jestem sam. Nie, 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 nie chcę wsiadać. A jest. Jest tam elektryka. Bardzo twardy. No, w końcu. Uff. Git. O, mogę coś wytworzyć dzięki tej skórce. Na miksturki, dobra. Mapka i jeszcze jedno zadanko było na tym posterunku. To był chyba ten posterunek. A przy okazji właśnie posprzedaję, co mam. Sprzedania. Tak. 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 Dobra. Wszystko, co chciałem, mam. Okej. Co tam? A, to znów zakładnicy. Kurde. Próbuję przynajmniej dwóch ratować. Kurde. The Royal Army continues to lose outposts to the Golden Path terrorists. Starting immediately, any Royal Army members who surrender when defending an outpost will be seen. Okay. Jesteśmy na miejscu. Już był na górze jakiś ziomek. Okej. Okay. Trzech zakładników już widzę. Dwóch ziomków. Trzech. Trzech ziomków. Ale to i tak nie koniec wszystkich. Pewnie jeszcze paru jest na pewno. No, tutaj jest jeden. Snajpa. Gdzie ty z nim idziesz? Kurde, byle nie do mnie. Mogę go tak ten? A mogę. Okej. Okay. A, drugi jest. Tu jest czwarty zakładnik, dobra. Wszystkich zakładników mamy oznaczonych. Pytanie, czy wszystkich przeciwników też? Chyba nie, bo jednego słyszę gdzieś tam po lewej. Uff. Udało się, całą czwórkę. Ale jestem z siebie dumny. Dobra. I wieżyczka. A chyba na tej wieżyce i zadaniu związanym z wieżyczką się na razie skończy dzisiejszy odcinek. Dziś będzie trochę krócej raczej. Ale przynajmniej te żmudniejsze części mamy już za sobą. Przynajmniej w tym... Na tej części świata gry. Naprawdę, to radio tak dobija dodatkowo, nie? Yes! Stop! Super, a reszta drogi jak? Linka? Chyba nie. A tak, jednak. Miłokidok.
Kurde, jaka przerąbana trasa na wieży. Nie, to na pewno jest na wieży? Ty czujesz, że... A nie, chyba... Serio? Coś mi tu nie gra. Uff. Myślałem, że takie zwierzę tu jest. Dość oryginalna droga jak na wieżę. Ej, przecież ja teraz uciekam od tej wieży jakby. No. Siema. Kurde, skupiałem teraz. Tutaj. Ej, no to mi się podobało. Dość oryginalne wejście do wieży. Fajne, fajne. To im wyszło. Cenność, nie? A bo mi się apteczki skończyły. Jeszcze tego mi brakowało. A, shit. Co dalej? Raczej... Jakoś na górę trzeba wejść. Aha, tu! Okej. Tak blisko. A, tędy. O kurde. Nieźle rozwalona wieżyczka. O, zrzucik. Szpoczko. A, jest plakat, dobra. Perfekto. Hello, is anyone out there? Hold on. I'm here, Gopal. Ajay, one of our couriers had an accident and our packages are out in the open. Nin spies could pick them up. I'm sending you their last known coordinates. Great, thanks. Okej, paczuszki do zebrania, ciekawe ile ich będzie. O, znów Hedwiga. Kurczę, z daleka te ptaki wyglądają w sobie.
Czy tylko mi się tak wydaje? Muszę widzieć, maska jest ponoć. A jest. Okej. A tu jest, dobra. Chciałem przelecieć pod tym mostem, bo mi się przypomniało, że było kiedyś w GTA 4 takie wyzwanie, taka trofka, żeby przelecieć pod każdym mostem, jak jest w GTA chyba 3 były, natomiast w GTA 5 też coś podobnego było, tylko tam było znacznie więcej tych mostów, chyba z 20 coś. Kurde, skąd? Tu. Czuję, że to będzie gdzieś tu, pod ziemią. O, szlak. Kurde, klawisze mi się pomyliły już. O, fuck, i jeszcze żeby tego było mało. Nie mam tu pojazdu latającego. Wypas. No, to żebym teraz w ogóle rozwalił system. Jaki fajny tunel. Przepraszam. No i przez ciebie typy już wiedzą, że tu jestem, tak? Świetnie. Dobra, najpierw i tak zerknę, czy jednak tu nie ma gdzieś. Nie ma, dobra, czyli pewnie tak jak... A nie, tu gdzieś coś piszczy. A dlaczego nie na górze? A nie, jednak na górze. Dobra. O, nieś paczki. Mhm. Super. To ciekawe, co się kryje pod... pod ziemią, tam gdzie chciałem wejść najpierw. O kurde. Helikopterkiem spoko, ale tym rzęchem coś jest zwykła, to ja nie wiem, jak tam dostanę się w minutę. O, jeszcze po trawniku, pewnie. Znaczy, po śliskich skałach. No. Dobra. Oby to było tutaj. Jest! Uff. Jednak nie było tak... tak źle... Okej, moi drodzy. To zakończymy dzisiejszy odcinek. Który, no jednak był czasochłonny, kurczę, niby takie 4-5 tam dodatkowe aktywności plus jakieś dodatkowe zadania, a jednak schodzi czas. No dobra, no to na samym odcinku zajmiemy się właśnie zadaniem od Sabala, tak, na pewno.
A resztę to zobaczymy. Raczej bym spróbował się dostać tu, czysząc te dwa posterunki, wieżyczkę posterunek, aż dostać się do Shangri-La. Ale to pewnie zajmie dwa odcinki niż jeden. Ale dobra, zobaczymy jak będzie. Na tę chwilę bardzo wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, do następnego. Hej!